Tutaj mamy przykład wydmy śródlądowej i profil. Bardzo ładnie widać warstwy, poszczególne warstwy akumulowanego materiału. Jest to głównie piasek, ale mamy też warstwę żwiru, tutaj ciemniejsza. Wydmy śródlądowe powstawały w okresie zlodowaceń w wyniku działalności wiatru, procesów eolicznych. Piasek ten pochodził z sandrów albo z terasów zalewowych. Niesiony przez wiatr, akumulowany był tutaj na równinach Polski centralnej.